W miniony weekend gościliśmy przedstawicieli miasta partnerskiego Chrzanowa w Ukrainie, czyli Iwano-Frankiwska i miasta partnerskiego na Węgrzech, to jest Nekletházy. Delegacje przyjeżdżają właściwie co roku i ten program co roku jest inny. Tak, po przerwie spowodowanej pandemią mieliśmy okazję do spotkania się, do pokazania piękna ziemi chrzanowskiej. Było oficjalne również spotkanie, w którym między innymi mogli zaprezentować się zdolni uczniowie chrzanowskich szkół. Oficjalne spotkanie rozpoczęliśmy od takiego krótkiego koncertu. Repertuar przygotowali uczniowie szkoły podstawowej nr 3. To są dzieci, które uczęszczają do szkoły muzycznej. I takim miłym akcentem rozpoczęli tegoroczną wizytę. Było też troszeczkę o historii Chrzanowa. Naszych gości zaprosiliśmy również do Chrzanowskiego Muzeum, żeby przybliżyć im historię tego miasta, gminy i naszego lokalnego dziedzictwa. Przyjaźń, czy to partnerstwo z miastami zaprzyjaźnionymi zarówno na Ukrainie, we Francji, jak i na Węgrzech ma nie tylko taki wymiar, że delegacje się spotykają, ale też wymierny wymiar wymiany, choćby młodzieżowej. W tym roku 50 uczniów z chrzanowskich szkół wyjedzie do Francji na taki tygodniowy pobyt. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby poznać nasze miasto partnerskie, żeby troszkę podszlifować język. Dzieci będą uczestniczyły w obchodach Dni Olimpijskich, będą miały możliwość wzięcia udziału we wszystkich aktywnościach sportowych, ale także będzie realizowany podczas tej wizyty program kulturalny. Bardzo się cieszymy z tego projektu. Cieszymy się, że strona francuska pokrywa zdecydowaną większość kosztów z tym związanych. Dla nas taka współpraca ma rzeczywiście wymierne korzyści i mamy nadzieję, że również z pozostałymi miastami partnerskimi uda się podobne projekty realizować w przyszłości.